Następuje poświęcenie figury Matki Bożej z Loretto. Się cieszyć chwilą. I want to really enjoy the moment. To są wiadomości Vox FM. Wróćmy w takim razie do tych słów, które wczoraj wypowiedział papież. O tych słowach wspomniała nasza reporterka Agata. Na wczorajszym spotkaniu z papieżem w Brzegach wzięło udział ponad 1,5 miliona pielgrzymów. Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat po to, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, aby uczynić się z życia kanapę, która nas uśpi. Tak mówił papież Franciszek do młodych. Bóg przychodzi, aby otworzyć wszystko, co ciebie zamyka. Zaprasza cię, abyś marzył. Chcę ci pokazać, że świat, w którym jesteś, może być inny. To jest tak. Jeżeli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. Franciszek mówił pielgrzymom, że czasy, w których żyjemy, nie potrzebują młodych kanapowych, ale młodych ludzi w butach, najlepiej wyczynowych. Zachęcał do bycia aktywnymi bohaterami historii, bo życie jest piękne zawsze wtedy, kiedy chcemy je przeżywać, kiedy chcemy pozostawić ślad. Prawie 10 razy mniej interwencji niż zazwyczaj. W Krakowie do tej pory było bardzo bezpiecznie na Światowych Dniach Młodzieży. Jednym z najpoważniejszych zadań policjantów było ustalenie, kto jest autorem fikcyjnego profilu w internecie, który mówił o rzekomym zamachu w Krakowie, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. W wyniku intensywnej pracy policjantów ustalono 19-letniego mieszkańca Małopolski, który pozwolił sobie na taki żart, został zatrzymany, strona została zablokowana. Pełne ręce roboty mają za to funkcjonariusze BOR-u, którzy pilnują bezpieczeństwa papieża Franciszka, mówi szef Biura Ochrony Rządu Andrzej Pawlikowski. Mam to oczywiście na myśli zdarzenia, gdzie obywatele próbowali dostać się do Papa Mobile. Oczywiście funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu zareagowali adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Na czas Światowych Dni Młodzieży służby czasowo przywróciły kontrolę na granicach. Wpadło kilkadziesiąt osób, ponad 30 narodowości. To głównie osoby, które były poszukiwane listami gończymi. Poranek ładny niemal w całej Polsce. Sporo słońca, chmurnie wiele, opadów brak. To niestety się zmieni, szczególnie na południu. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed ulewami i burzami z gradem, które mogą też pojawić się w centrum. W Warszawie teraz 22 stopnie, we Wrocławiu 21, 20 w Poznaniu. Pański ojciec zaczyna się bardzo mocną sceną brutalnego przesłuchania w jednej z ubeckich katowni. No i cały czas się zastanawiam, czytając tę książkę, zastanawiałem się, ile w tej książce jest życia, a ile fikcji. Życia na pewno, znaczy tak w ogóle jest to powieść, więc to jakby określa charakter tej książki. Natomiast myślę, że tam jest dużo więcej prawdy, niżeli jestem w stanie teraz jakby wytłumaczyć, ponieważ to są różne obrazy, to są różne lektury, oglądanie filmów, rozmowy z powstańcami, które gdzieś tam próbowałem zawrzeć w tej książce. Ta pierwsza scena przesłuchania w Urzędzie Bezpieczeństwa też można powiedzieć jest refleksem filmu przesłuchanie, które kiedyś było tak zwanym pułkownikiem, czyli leżało na pulsie i było przez cenzurę niepokazywane szerokiej publiczności, ale gdyby gdzieś widać tego filmu przesłuchanie jeszcze raz obejrzeć, to można by podejrzewam znaleźć wiele wspólnych cech z tą moją sceną pierwsze przesłuchanie. Inne sceny również są pojmowane z różnych kontekstów, z różnych wydarzeń i wplecione w tą drogę powstańczonego ojca. Scena rozbicia pantery ze szczelnią Szkutasa są w miarę precyzyjnymi odzwierciedleniami tego, co mój ojciec sam jakby pisał o tych wydarzeniach, więc ja tylko troszeczkę jakby to ułożyłem powieściowo i włożyłem jakby na samym początku całą tą książkę budowałem wedle tych dwóch filarów, czyli tej pantery i Szkutasa. Do rozmowy z pańskim ojcem wrócimy w Radiu KR za kilka chwil. Naszym gościem jest pan Jerzy Ciszewski, autor książki Ojciec 44. No, spotykamy się w przededniu kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Pełna kultura w kolorze. Proszę Państwa, mamy dzisiaj gościa, nie zdradzę tajemnicy, tym bardziej, że będziecie Państwo naprawdę zaskoczeni, bo nie spodziewacie się, jak wspaniałego mam gościa. Ale na razie zacznę.
grzeli wojskowej. Wszędzie jest też niebiesko od wolontariuszy. No przecież teren w brzegach mamy ogromny, a miejsce powoli się kurczy. Cały czas trwają też wydarzenia towarzyszące. Rano odśpiewano tu godzinki, było trochę rytmów z Czarnego Lądu i ze Stanów Zjednoczonych. Pielgrzymów do tańca porywają teraz siewce lednice, a na telebimach wyświetlano film Laudato Si o drugiej encyklice papieża Franciszka. Ojciec Święty jest z nami dosłownie od kilku minut. Przybył tutaj, by poświęcić i pobłogosławić dla budynki Caritas, dom miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz dom chleba, czyli magazyn z żywnością dla potrzebujących. Później, na to wszyscy czekają, oczywiście przejedzie wśród wiernych. Będzie to więc chyba ostatnia okazja, by z tak bliska zobaczyć Piotra naszych czasów. To widzimy, że papież Franciszek właśnie wsiada do papamobilu. Powiedz Michale, rozmawiasz z pielgrzymami, którzy tam są. Oni są zmęczeni, nieco, ale radośni. O tym nam opowiadałeś. Na co oni czekają? Czy oni mówią o tym, że już się kończą Światowe Dni Młodzieży, że oni nie chcą jeszcze wracać do domu? Czy wręcz są pełni zapału? Tak, chcą już wracać i wcielać w życie słowa papieża Franciszka. Zanotujcie państwo, chociaż ten telefon może spotkacie kogoś, z jednej strony tak, chcą wrócić. 656 853. Nie słyszymy się z Michałem. No czeka dobrze, w takim razie będziemy próbować się połączyć. Widzą państwo, to jest jednak kawałek od Krakowa i pewne połączenia potrafią się zrywać. Może też dlatego, że tyle się dzieje i zapewne sztabu tylko naszych dziennikarzy tam jest i wszyscy próbują się komunikować ze swoimi reporterami. W takim razie my próbujemy odnowić połączenie i usłyszeć, na co czekają pielgrzymi, czy właśnie, czy jest tam smutem, że Światowe Dni Młodzieży się kończą. Czy może jest taka chęć do działania, że trzeba już wracać do siebie i wcielać w życie słowo papieża Franciszka. Wracamy za chwilę. Lumix, taki pies, taki misiek, jak powiedział wolontariusz jego wydanie specjalne Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Jak ktoś chce zobaczyć Miśka, może zobaczyć w internecie pod numerem schroniskowym 1821/07. Słoneczny jest ciepły, co najważniejsze. 21 stopni już w tym momencie na Dolnym Śląsku, choć pewnie są miejsca, gdzie jest wyższa temperatura. Podobnie może być na Podkarpaciu, w Lublinie, w Białymstoku. Tutaj także jest ponad 20. Niedziela w ogóle będzie bardzo ciepła, bo około 25-29 na południu. Najchłodniej nad morzem 22-23 stopnie, ale będzie też pojawiał się przelotny deszcz i na to musimy być przygotowani. 9 minut po 9 to jest Wstawa i Szkoda Lata w RMF FM. No jedni urlop zaczynają, inni już kończą. Tak jest zawsze na przełomie. Barany nie z cukru. W piwnicach czy w schroniskach. Patar koci przejdzie w domu. Chodzi o to, żeby po prostu ją szybko zabrać, żeby ona... Barany w Warszawie nie z cukru. ...czegoś innego nie złapała w schronisku. I Blusia, przemiła, przesympatyczna koteczka, czeka pod numerem 501-301-936. 501-301-936. Oprócz tego przypominam, Zielonka, halo Zielonka, nie znalazła się Roxanka, mini suczynka, malusieńka suczka, która zginęła już ponad miesiąc temu, ale jej opiekunowie nie tracą nadziei. Taka suczynka, która trochę przypomina Chihuahuę, trochę Yorka, mikra, maciupeńka, przesympatyczna, ale bojaźliwa, jak większość małych piesków. Jej opiekunowie czekają pod numerem 505 979 574. No i przypominam o Fundacji Duch Leona, gdzie czekają owczarki środkowoazjatyckie, młoda i stara suczka. Nie tylko one tam w ogóle, no, są duże psy. Na bardzo kochające domy podam telefon do Fundacji Duch Leona. To jest 607-941-1097. To tyle, mili państwo, jeżeli chodzi o psy do... No, psy, które wasze serca na nie powinny czekać. A teraz zdradzę tajemnicę, kto jest moim gościem. Zanim powiem imię i nazwisko, przeczytam taką krótką notkę na temat mojego gościa. Romanistka, z zamiłowania i wykształcenia tłumaczka z francuskiego w nocy. Dyrektor miejskiej biblioteki publicznej w Mińsku Mazowieckim w dzień. Z serca i duszy muzyk, wokalistka, kompozytorka. Autorka tekstów w języku polskim, francuskim i kreolskim, którego nauczyła się dla Cezary Ewoli. Pani Elżbieta Sieradzińska, witamy Pani Elżbieto. Ja zanim Panią dopuszczę do głosu, chcę powiedzieć, jak to w ogóle, jak to się wszystko zaczęło. Dlatego, że Pani Elżbieta zaprosiła mnie na spotkanie czytelnicze do biblioteki w Mińsku,
I ja... Panie Grzbiet, to wstyd się przyznać, ja nie wiedziałam nic o pani. I dopiero wtedy, kiedy się dowiedziałam, to ja zresztą państwu już opowiadałam o pani tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, to zachwyciłam się osobą i myślałam sobie, że ja będę, że porozmawiamy sobie o Cezariewo, że o jej stosunku do zwierząt, ale ja bym chciała, żebyśmy też porozmawiały o pani i o tym, żeby pani powiedziała, dlaczego kot powinien być w bibliotece. Myślę, że dlatego, że każdemu tak naprawdę potrzebna jest dużo ciepła. Kot to jest coś, co dla nas... Ktoś, który dla nas jest takim, no nie powiem, elementem, częścią naszego życia. Kot dominuje w każdym domu. W bibliotece, gdzie kot był 9 lat, była kotka Niunia, czarno-biała. Podobnie jak Plusia, tak? A może Plusia teraz będzie w bibliotece? No właśnie, a może Plusia będzie w bibliotece. W zasadzie ona rządziła. To wtedy był jeszcze oczywiście inny dyrektor. Biblioteka mieściła się w parku, więc znosiła nam prezenty. Siadała czytelnikom na książkach, siadała na stołach, rządziła, absolutnie rządziła. Nawet kiedy był remont, to wtedy pierwszą decyzją dyrektora było: najpierw przenosimy kota, a dopiero wpuszczamy pracowników i robotników. I to było to, co stwarzało nam dom w pracy, bo tak naprawdę pracujemy wtedy, kiedy mamy do pracy serce. Wracałeś do pracy, bo jest również, była tam Niunia. No rzeczywiście w nowym budynku będzie to trochę trudniejsze, dlatego że jest ulica, no ale myślę, że kot doskonale będzie wiedział. Ja znam biblioteki, gdzie w śródmieściu Warszawy są koty. I te koty wcale nie kwapią się do wychodzenia na ulicę. I oczywiście może się tak zdarzyć, ale myślę, że na początku pracownicy, jak się jakby wdrożą w ochronę kota, to kot się nauczy. A proszę mi powiedzieć, czy się zdarzało, że ktoś był niezadowolony z tego powodu, że kotka chodzi po książkach? Wręcz przeciwnie. Bardzo długo jeszcze nasi czytelnicy, a mamy bardzo dużo czytelników, pytali, gdzie jest ten kot? Nie wiedzieli, że to jest kotka. Gdzie jest tamten kot? Gdzie się podziewa, bo oczywiście wchodziła w różne miejsca i w najmniej oczekiwanych momentach. Ale to było to niesamowite ciepło, które bije od stworzonka, od zwierzaka, który stwarza taką atmosferę. Ale w ogóle wydaje mi się, że biblioteka to jest takie miejsce, gdzie kot niezwykle pasuje, bo to jest miejsce, gdzie jest cicho, powinno być cicho, spokojnie, gdzie ludzie zatopieni w lekturze sobie siedzą. I kot jest taką istotą, która porusza się cicho, no chyba, że jest moim rudym, który jest po słoniem w składzie porcelany, ale większość kotów porusza się cicho, nie przeszkadza. Jeżeli mruczy, to jest to taka piosenka, która tak usposabia człowieka, też uspokaja, prawda? Więc no...